Starałam się zrozumieć, kim jest Bóg. Wzięłam więc najlepszą wersję siebie, podniosłam ją do potęgi Entej, dodałam do tego całą dobroć, jaką tylko potrafiłam sobie wyobrazić, czyli niewiele tak naprawdę. A efekt tej operacji nazwałam Bogiem. Chciałam też zobaczyć, jak wygląda niebo i piekło, bo miałam wątpliwości, czy naprawdę istnieją. Któregoś dnia Bóg chciał spełnić moje pragnienie i zapytał, co chciałabym zobaczyć pierwsze, piekło czy niebo? Pokaż mi najpierw piekło, powiedziałam. No i poszliśmy. Znaleźliśmy się przy bardzo zniszczonym budynku. Oberwane okiennice, dziurawy dach, powybijane szyby. Z jego wnętrza słychać było jęki i przekleństwa. Weszłam do środka i zobaczyłam ludzi siedzących jeden obok drugiego przy suto zastawionym stole. Ludzie zamiast rąk mieli łyżki z bardzo długimi trzonkami i tymi łyżkami próbowali się najeść, ale nie mogli włożyć sobie jedzenia do ust. Dlatego byli głodni, cały czas narzekali i kłócili się ze sobą. Dosyć, powiedziałam do Boga. Zaprowadź mnie do nieba. Znaleźliśmy się znowu przed budynkiem, tym razem zadbanym. Weszłam do środka. Tak jak poprzednio, zobaczyłam ludzi z łyżkami zamiast rąk, siedzących jeden obok drugiego przy stole pełnym jedzenia. Ci ludzie nie próbowali sami jeść, ale kęsy jedzenia podawali sobie wzajemnie, jeden do drugiego. I tak karmiąc siebie wzajemnie, nie czuli głodu. Byli zadowoleni i pełni zaufania do wszystkiego, co ich otacza. Jak niewielka może być różnica pomiędzy niebem a piekłem. W raju zażądaliśmy niezależności i wybraliśmy ją, rezygnując z relacji z Bogiem. Staliśmy się dla siebie zagrożeniem, przeszkodą albo etapem w drodze do szczęścia. Nasza wartość jest dużo mniej istotna od polityki, ekonomii, religii. I chyba to jest główną przyczyną każdej wojny i cierpienia. Zrezygnuj ze swojego prawa decydowania o tym, co jest dobre, a co złe, powiedział Bóg. Potrzebujesz poznać mnie na tyle, żeby nauczyć się polegać na mojej dobroci. Nie jestem lepszą wersją ciebie, tylko czymś więcej. Szanuję twoje wybory i nie potrzebuję mieć niewolników posłusznych mojej woli. Ja potrzebuję synów i córek, którzy będą dzielić ze mną życie. Nikt nie wie, przed jakimi okropieństwami uratowałem świat, bo ludzie nie widzą tego, co się nie wydarzyło. Zło jest znakiem waszych czasów, do którego sami doprowadziliście, ale nie będzie miało ostatniego słowa. Teraz dotyka wszystkich, których kocham, zarówno tych, którzy wierzą i nie wierzą. Ja nie usunę skutków waszych decyzji. Wiesz dlaczego? Bo zniszczyłbym wtedy gotowość do miłości. Miłość wymuszona nie jest miłością. I to nie ona was ogranicza, tylko jej brak. A to, że dokonujecie złych wyborów, nie oznacza, że nie zasługujecie na szacunek za to, kim naprawdę jesteście. A jesteście ukoronowaniem mojego dzieła. Stworzeni do bycia kochanymi.